Nie mówisz nie, bo się boisz. Nie mówisz nie dlatego, że nie wiesz, co się stanie. Nie mówisz nie dlatego, że ktoś ci kiedyś powiedział, że musisz być w tych sytuacjach. Drogi widzu, w tej serii zostają mi zadane pytania. Zwykle są one trudne, a ja jestem nieprzygotowany i staram się na nie odpowiedzieć. Dzisiejsze pytanie to... To pytanie ma drugie dno. Musielibyśmy pomyśleć, co to w ogóle oznacza, że my chcemy powiedzieć nie. Jeżeli myślimy o mówieniu nie, to zwykle mówimy o takiej cesze, która się nazywa asertywnością. I taka pozytywna asertywność wynika z tego, jaką mamy osobowość. Są ludzie ugodowi i nieugodowi. Wynika też z tego, jakie mamy poczucie własnej wartości. Możemy mieć wysokie poczucie własnej wartości. Wtedy częściej zdarza nam się mówić nie, jak się z czymś nie zgadzamy. I możemy mieć niskie poczucie własnej wartości, kiedy tego słowa nie zwykle nie używamy. Wtedy nie jesteśmy asertywni i często znajdujemy się w sytuacjach, w których nie chcemy się znajdować. Ale żeby tak naprawdę porozmawiać o mówieniu nie, warto by powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle musimy mówić nie, albo dlaczego jesteśmy zmuszeni, dlaczego to jest dla nas dobre. Co to znaczy dobre? Dobre to oznacza to, że coś jest dla nas zdrowe, coś nam służy. W moim rozumieniu i w rozumieniu tego filmu, jeżeli mówimy nie komuś, to mamy dobry powód, żeby powiedzieć mu nie. Nie mówimy mu nie, bo tak po prostu chcemy, mówimy mu nie dlatego, że to, co druga strona od nas chce, zwykle jest dla nas problemem, to co druga strona od nas chce zwykle nam coś zaburza. Może też być tak, że to coś co druga strona chce albo mówi do nas jest dla nas raniące i niezdrowe. I w tym kontekście my musimy często powiedzieć nie. Nie i koniec, nie chcę tak. Natomiast często zdarza się, że jak już powiemy komuś nie i to jest zwykle problem większości ludzi, jak już mówimy nie, to jest to bardzo negatywnie odbierane. Dlatego osoby nieugodowe, osoby o niskim poczuciu własnej wartości mają ogromne problemy z mówieniem nie i stoją w takiej bardzo trudnej sytuacji. Innymi słowy, wybierają między dżumą a cholerą. Jeżeli powiedzą komuś nie, ten drugi się obrazi, a jeżeli nie powiedzą komuś nie, to stoją w pozycji, w której same są ranione i nie mają tego, czego chcą. Więc nie ma dobrych wyborów. No i jak w tej sytuacji, jak w takich sytuacjach relacyjnych w ogóle sobie poradzić? Dam parę przykładów na takie sytuacje, żebyś zrozumiał lepiej, o co mi chodzi. Pierwszym przykładem może być wykorzystywanie finansowe. Jesteśmy sobie w relacji z kobietą, jesteśmy facetem dla uproszczenia tego całego modelu. Wiemy, że kobiety dobrze reagują na status, władzę, pieniądze i bardzo często może być tak, że przekraczają granice tego, co dla ciebie jako faceta w tym przykładzie może być akceptowalne. Przykładowo biorą twoją kartę kredytową bez powiedzenia o tym. To jest taki stereotypowy przykład. Albo wyciągają ci pieniądze z portfela, albo cały czas proszą cię o jakiś nowy prezent, jakąś nową rzecz, natomiast ty nie reagujesz. No bo jak zareagujesz, to wyjdziesz na niedobrego mężczyznę, który nie inwestuje w tą kobietę. Ta kobieta może się zrazić do ciebie i cię zostawić. Więc ty siłą rzeczy, pomimo tego, że nie chcesz za bardzo tych pieniędzy wydawać, robisz dobrą minę do złej gry i dajesz te pieniądze tej osobie. Tutaj ewidentnie nie ma mówienia nie, nie ma asertywności i mamy sytuację, która ciebie w tym przykładzie może ranić. I co się dzieje? Jest smutno, bo czujesz się wykorzystywany, czujesz, że pieniądze są źle wydawane, albo czujesz się, że jest coś przed tobą ukrywane i nie możesz tego wyrazić, bo się boisz konsekwencji wyrażenia tego. Kolejnym przykładem są relacje FWB, czyli Friends with Benefits. To są relacje, które są oparte na przyjaźni i seksie. Zwykle niestety, ponieważ ludzie są zbyt mało ogarnięci w relacje, zwykle te relacje są oparte przede wszystkim na seksie. Natomiast najczęstszą sytuacją, która występuje w tych relacjach, jest to, że mężczyzna tutaj jest tym wykorzystującym, dlatego że w momencie, kiedy mamy relację seksualną, połączoną z bliskością, kobiecie dużo łatwiej jest się zaangażować w taką relację i jest tak jakby hormonalnie do tego skłonna, by w takiej relacji być. Kobieta nie potrzebuje wielu partnerów, według badań BASA na przykład, i w tym kontekście zostaje w tej relacji i liczy, że może coś się z tego więcej urodzi. Może taka relacja FWB przekształci się w relację, która jest monogamiczna, która będzie odpowiadała na jej potrzeby bliskości, stałości i przerodzi się po prostu w dobry związek. Natomiast ta sytuacja nigdy nie następuje, dlatego że kobieta tego nie chce zakomunikować. Dlaczego? Z tego samego powodu wybiera między dżumą a cholerą. Jeżeli to powie, ryzykuje to, że relacja może
się zakończyć. Słuchaj, ja już nie chcę tylko z tobą uprawiać seksu, chciałabym czegoś na poważnie. Jest to moment, kiedy po pierwsze kobieta musi być proaktywna, ma z tym problem. W ogóle kobiety są mniej proaktywne w relacjach, więc to jest dodatkowy problem relacyjny, że są stawiane pod ścianą, muszą się zachować tak, jak zwykle się nie zachowują. I jeszcze dodatkowo, jeżeli powiedzą to, ryzykują utratę tej relacji FWB, utratę przyjaciela, utratę seksu i szansa na związek może być niezbyt duża. Natomiast kiedy tego nie powiedzą, to są trochę szczęśliwe, trochę nieszczęśliwe. Z jednej strony mają seks, jakąś bliskość, ale tak naprawdę to nie jest spełnienie ich marzeń, więc w tym kontekście zostają, że tak powiem, z ręką w nocniku. Nie do końca są zadowolone z tej sytuacji. I to jest kolejny przykład takiej relacji, gdzie mówienie nie, mówienie stop nie występuje. Kolejny przykład to mobbing, tak? Jesteśmy w pracy, ktoś nam daje pieniądze za naszą pracę i traktuje nas źle. Spełnia te wszystkie kryteria mobbingu, które powinny się pojawić gdzieś tutaj w filmie. I co się wtedy dzieje? Mamy bardzo trudną sytuację. Chcemy powiedzieć nie, ale nie możemy. Dlatego, że znowu wybieramy między dżumą a cholerą. Jeżeli to powiemy, ryzykujemy utratę pracy. Oczywiście chroni nas prawo pracy, ha, 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 polecam je wyegzekwować. I teraz mamy drugą sytuację, gdzie tego nie mówimy, no i jesteśmy w sytuacji, kiedy jesteśmy cały czas ranieni. Więc znowu nie mamy możliwości powiedzenia nie, nie stawiamy granic i jesteśmy z ręką w nocniku. Oczywiście sytuacje, kiedy powinniśmy powiedzieć nie, też występują w bardziej prozaicznych, prostych sytuacjach życiowych. Na przykład czytamy sobie książkę, lubimy swoją przestrzeń, chcemy spędzić sobie czas tak jak sami ze sobą i ktoś przychodzi, przeszkadza nam, mówi, że to jest coś bardzo ważnego, mówi, że chce z nami teraz porozmawiać. No i znowu mamy dziwną sytuację, nie chcemy zranić kogoś uczuć, więc pytamy delikatnie, słuchaj, możesz później, no nie, 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 nie mogę później, teraz muszę ci to powiedzieć, tak? A ty dalej chcesz czytać tą książkę. No z drugiej strony, jak powiemy nie, możemy kogoś zranić, odrzucić, ten ktoś może czuć się pominięty, nieuważniony. Z drugiej strony, jak tego nie powiemy, no to sami nie spełniamy naszych potrzeb związanych z przebywaniem samemu ze sobą, takiej pozytywnej samotności, czyli robienia czegoś dla siebie. Więc w tych przykładach możesz zobaczyć, jak bardzo ciężko niektórym ludziom, nie mówię, że tobie, ale wielu ludziom może przychodzić mówienie nie. Kluczowym, żeby mówić nie w takich trudnych sytuacjach międzyludzkich jest stawianie granic. Natomiast absolutnie ludzie nie potrafią tego robić. Stawianie granic zwykle rozumieją jako mówienie nie, nie teraz, nie, nie przeszkadzaj mi, nie może się pan tak do mnie zachowywać, nie chcę z tobą być w takiej relacji. To są rzeczy, które zwykle ludzie robią, natomiast stawianie granic nie powinno w ten sposób przebiegać. Jeżeli chcesz być dobry w relacji, jeżeli chcesz, żeby twoje życie miało przestrzeń dla ciebie i dla innych, jeżeli chcesz mówić nie tak jak trzeba, teraz mnie posłuchaj. Słuchaj, naucz się takich zwrotów jak ja potrzebuję. Mówisz o sobie, nie mówisz o kimś innym i mówisz ja potrzebuję, dajmy ten finansowy przykład. Słuchaj, ja potrzebuję, żebyśmy lepiej zarządzali naszymi finansami. Mam taką obawę, że za dużo wydajemy na te prezenty, na te wszystkie ciuchy, na te wszystkie błyskotki. Czy możemy coś z tym zrobić, kochanie? I teraz słuchajcie, stawianie granic nigdy nie jest przyjemne dla drugiej strony. Natomiast jeżeli mówisz, nie wydawaj tych pieniędzy, to jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak zrobisz to w ten sposób, a tym, jak zrobisz to, słuchaj, ja potrzebuję, żebyśmy to coś z tym zrobili, bo ja się czuję bardzo niekomfortowo. Mając taką sytuację, ta osoba, słysząc ja potrzebuję, jeżeli jest w niej trochę empatii, zatrzyma się na chwilę i zastanowi się nad tym, czy powinna dalej kontynuować swoje zachowanie, czy może chciałaby je zmodyfikować. Kolejna sytuacja. Powiedzmy, że mamy sytuację z tą FWB. Jesteśmy kobietą, chcielibyśmy, żeby ta relacja się przemieniła na coś innego. Możemy powiedzieć, ja chcę być w związku z tobą. Myślisz, że to jest możliwe? Tak, wydaje się to pewnie kobietom, które walczą o swoje prawa, kobietom, które chcą być silne jako jakaś uległa konstrukcja. Ja chcę być z tobą w związku. Ja potrzebuję być z tobą w bliższej relacji, bo ja się w tobie zakochałam, ja cię kocham. Wydaje się to jakieś totalnie obrzydliwe, jak te słowa nawet ja wypowiadam, to mam takie, nie, dlaczego tak Łukasz mówi, dlaczego to radzisz? Ale niestety nie ma innej drogi dla ciebie, niż wypowiedzieć w sposób nieatakujący drugą stronę to, czego ty potrzebujesz, czego chcesz w jakiejś relacji, w jakiejś sytuacji społecznej. Kolejny przykład tego, jak można zakomunikować swoją granicę, to jest to, że ja czuję się, to jest komunikat ja, czyli ja czuję się wykorzystywany, ja czuję się niezaopiekowany.
Ja czuję się nieszanowany. Zróbmy to z pracą. Panie szefie, ja czuję się zlękniona w tej sytuacji. Mam wrażenie, że jestem atakowana i bardzo chciałabym się czuć inaczej. Co możemy zrobić? Jak możemy inaczej rozmawiać, żebym ja się czuła lepiej? Bo ja bardzo lubię tu pracować, natomiast przeszkadza mi to i naprawdę czuję się źle z tym sposobem komunikacji, który tutaj zachodzi. I teraz, jeżeli macie szefa, który ma trochę oleju w głowie i nie jest takim typowym szefem Januszem biznesu, to on powinien na to dobrze zareagować. Jest pewnie wyćwiczony w tym, pewnie był na jakichś kursach. Ma obowiązek prawny, żeby przeprowadzić z tobą szkolenie z mobbingu. Więc jeżeli taki komunikat słyszy, powinny mu się zapalić czerwone lampki. I teraz bardzo ważna rzecz. Pomimo tych wszystkich pięknych konstrukcji, ja potrzebuję, ja chcę, ja czuję, że to i tak dla ciebie będzie trudne. Stawianie granic wymaga od nas wyjścia poza naszą, bardzo kocham ten termin, przysłowiową strefę komfortu. Natomiast tak, musisz to czasami zrobić. I jeżeli będziesz to robić, to dużo lepiej będziesz traktowany. Innymi słowy, pomimo tego, że ci ludzie, ci źli, okropni ludzie, których tak nie lubisz, o których tak mówisz źle, o którym narzekasz swoim znajomym, robią ci coś, to tak naprawdę odpowiedzialność leży też po twojej stronie. Nie mówisz nie, bo się boisz. Nie mówisz nie dlatego, że nie wiesz, co się stanie. Nie mówisz nie dlatego, że ktoś ci kiedyś powiedział, że musisz być w tych sytuacjach. I zachowujesz się jak taki niewolnik tych sytuacji. Dlatego to nie jest tylko odpowiedzialność tych ludzi. Często jest tak, że naszą postawą ofiary czy postawą wycofania dajemy ludziom przestrzeń na to, żeby weszli na nasze terytorium. Czyli ty masz zadanie od dzisiaj, by mieć zdrowe relacje, by mieć zdrową sytuację w pracy, by mieć zdrowy kontakt ze swoimi przyjaciółmi, by mieć przestrzeń dla siebie. Masz obowiązek, żeby bronić swojego terytorium, nie w taki sposób, żeby kogoś zranić, ale w taki sposób, żeby to dla ciebie było dobre i ulepszało waszą relację. Dlatego zapamiętaj, ja potrzebuję, ja chcę, ja czuję się. To są podstawy. Trudniej jest zrobić, łatwiej jest powiedzieć. Jeżeli masz jakieś pytania, daj nam znać.